Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marek Wysocki, Welmaras. Gabriela, Wel Archanioł. Archanioł. Słuchajcie, robimy... Nieopierzony. Nieopierzony, bez skrzydeł. Bez skrzydeł, tak. Robimy ponowne otwarcie starego podcastu Planszolandia, gry planszowe na wideo. W nowym dolecie będziemy chcieli pokazać Wam gry, oczywiście te, które widzicie tutaj za nami. Gry z mojej kolekcji. Z mojej kolekcji. Gabrysia. Może dwa słowa o nowym prowadzącym. Gabryś do tej pory, przepraszam, zajmuje się nadal. Cały czas się zajmuje, tak, grami wojennymi, ale także dzięki Markowi i z przyczyn rodzinnych, ponieważ moja żona lubi właśnie gry typu euro. Przestawiłem się, przewietrzyłem półeczki. Tak, zrobił trochę miejsca na półkach, wcisnęliśmy tam... Sporo tego miejsca już zrobiłem. Okazuje się, że w zasadzie ta kolekcja jest całkiem fajna, jest dosyć dużo euro, więc myślę, że Gabriel jest odpowiednią osobą, żeby tutaj podyskutować, żebyśmy mogli podyskutować wspólnie na temat gier, które lubimy, które ograliśmy. Będziemy mówili o grach, które znamy. Znamy i które są warte tego, aby o nich trochę powiedzieć, poświęcić czas. Nie liczcie, że będziemy pokazywali gry, które się pokazują, które nie są grane, które są według nas słabe, bo tak naprawdę jeżeli jakaś jest gra, gramy raz i ta gra jest zaraz wymieniana, robimy miejsce na półce na nową grę. No. Także oczywiście będziemy podążali starym, w całą formułą podcastu. Pokażemy Wam grę od względem estetycznym. O tym, co jest w środku pudełka. Tak jest. Zasady omówimy. Nowy element to będzie ta dyskusja. Tak. Pokażemy Wam według nas to, co jest dobre, co jest złe, te słabe strony, mankamenty. Znaczy, gramy tak naprawdę. Gabryś ma tą przyjemność, że wciągnął rodzinę, gra z żoną, z siedmioletnim synem. Tak, że tutaj najlepszy recenzent gier i to nie tylko takich gier dla początkujących, familijnych, ale już. No strategiczny, taki zaawansowany. Tak, dokładnie. Także myślę, że powiemy o grach i pokażemy te gry tak z perspektywy normalnego gracza, żadnego geeka, żadnego takiego zaawansowanego gracza. Więc słuchajcie, oczywiście na koniec te gry ocenimy. Postaramy się ocenić takim naszym... Skaliborgiem geeku. Tak, myślę 1-10, tak, oczywiście 1-10. Ocenimy, myślę, że grywalność, czy walory estetyczne, grywalność, ocenimy poziom trudności tej gry, co jeszcze? Skalowalność w przypadku gier, można grać od 2 do x graczy. Dokładnie, są gry, które się spisują bardzo dobrze na 5, a na 2 nie chodzą. Nie chodzą zupełnie. Także to myślę, że znajdzie się taka dyskusja, myślę, że nowa formuła. Przegadamy sobie trochę, nie liczcie, że te odcinki będą krótkie. One będą... Długie. Długie, będą tradycyjnie długie. Jak w Planszolandii bywało. Więc słuchajcie, nie ma co przedłużać. Gabriel Szara, pamiętajcie. Marek, pamiętajcie. Nowy skład. No cóż, myślę, że tyle tytułem wstępu, anonsowania nowego sezonu. No i tak myśleliśmy, co na początek przygotować, więc pomyśleliśmy, że pokażemy Wam grę dwuosobową z serii Kosmosu, grę, którą ostatnio... Bardzo często gramy, którą bardzo lubimy. Tak. Moim skromnym zdaniem jest to jedna z najlepszych gier ekonomicznych dla dwóch osób. Tak, dokładnie. Więc Jumbo w języku Swahili znaczy... Cześć! Cześć! Cześć. Dzień dobry! Więc zapraszam wszystkich na podcast. Jumbo. Dzień dobry. Cześć. Cześć. W języku Swahili autorem gry jest... Rüdiger Dorn, autor m.in. Goa, z najnowszej wznowienia Lacerty. Ostatnio Lacerta wydała polską edycję, więc myślę, że już samo nazwisko wystarczy za rekomendację. Naprawdę gra jest... Przemyślana. To w zasadzie... Nie wiem, kiedy była została wydana. Gra nie jest młoda i już ma swoje lata, ale myślę, że... To 2006 rok, z tego co widziałem. Tak, tego nie sprawdziliśmy. 2004. Tak, nie sprawdziliśmy, ale gra już tak ma swoich zwolenników. Oczywiście to jest typowa gra dwuosobowa. Czas jest mocno zróżnicowany.
No mocno, tak, ale myślę, że maksymalny czas to jest około 45 minut. Tak, to jest... W ciągu 45 minut naprawdę fajnej zabawy, nie trzeba tu się męczyć w ciągu tych 45 minut. Naprawdę to jest taki fajny, można powiedzieć, mile spędzony czas. Tutaj na pudełku mam napisane, że gra jest od 13 lat. Ale myślę, że to jest zawyżony, tak, zdecydowanie wiek. Grałem w swoim 7-letnim synem w nieco podrasowaną, spolszczoną tak, wersję. I oczywiście w tym miejscu naprawdę chciałbym wszystkim podziękować, tym wszystkim. Oczywiście zobaczycie, te karty są z polskim tłumaczeniem. Wszystkim, którzy tak sami siebie robią jakieś tłumaczenia, robią instrukcje, wrzucają to na różne fora. Naprawdę wielkie, ogromne dzięki. To dzięki Wam mogliśmy się cieszyć. Oczywiście tam no jest trochę tekstu, ale taki Jasiek, który ma 7 lat. Teraz po angielsku bym nim nie zagrał. Tak, zagrywa się z pasją i tak naprawdę, no to naprawdę wielkie, ogromne dzięki. Liczymy na więcej, ale no tutaj Jumbo jest dobrym przykładem. Zobaczycie, że można naprawdę na wielu ludzi liczyć. Oni robią to sami z siebie, po prostu robią to systematycznie, z pasją, tak. Także myślę, że Jumbo tu jest dobrym przykładem. No cóż, Gabryś, to jest chyba gra, można powiedzieć, ekonomiczna, gra handlowa, strategiczna w zasadzie. No bardziej ekonomiczna, tak? No bo w warunku zwycięstwa jest zgromadzenie pieniędzy. Tak, takich samorodków złota. No i podstawą jest handel. Znaczy oczywiście tutaj wcielamy się w takich, można powiedzieć, handlarzy, którzy handlują... Na czarnym lądzie. Na czarnym lądzie, tak, na czarnym lądzie, którzy handlują sobie różnymi dobrami. Mamy tutaj na przykład, co my to mamy? Jest 6 dóbr, sukno, jakieś... Skóry, tak. Skóry, herbatę, mamy, herbatę, owoce, tak. Ryż i jakieś tam dobra metalowe, tak. Nie wiem jak nazwać, srebro tak, może. Tak. Handlujemy, sprzedajemy, kupujemy, ale w międzyczasie mamy trochę do zamieszania, żeby nie było tak łatwo. Gracz, który na koniec gry zbierze 60. Gra kończy się. Gracz wygrywa, tak, gracz, tak, który ma najwięcej pieniędzy, tak, powyżej 60. Natomiast tak, gra kończy się w momencie, jeżeli którykolwiek z graczy zdobędzie te 60. 60 takich samorodków, 60 no, bryłek złota. I tak naprawdę wtedy no, wybrany jest zwycięzca. Także no, chyba tyle. No, oczywiście tradycyjna formuła. Pokażemy Wam, co mieści się w tym, widzicie, malutkim pudełku, takim jak zaginione miasta. Miasto, tak, to jest ten sam format. Ten sam format. Ten sam format też jest kosmos. Pokażemy oczywiście, jak grać. Nauczymy Was grać. Gra jest bardzo prosta. No i na koniec oczywiście clue naszej zabawy. Krótka dyskusja. Podyskutujemy. No cóż. Może jeszcze bym dodał, że gra można ją kupić za około 80 zł. Tak, to jest ważne. Ciężko jest, chociaż nie, jest dostępna. Nie, jest już dostępna, tak, bo chyba wznowienie było. Jest dostępna. Oczywiście my mówimy o podstawce. Mamy tu gdzieś jeszcze, są w stoliku. Są dwa rozszerzenia tak naprawdę, które można jeszcze dodatkowo wzbogacają grę. No, tak naprawdę my gramy z pasją, jeżeli chodzi o podstawkę, więc już sama podstawka przynosi naprawdę dużo, dużo fajnej zabawy. Więc nie przedłużając, pokażemy Wam, co mieści się w tym małym pudełeczku. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści pudełko do Jumbo. Podstawowym elementem gry są karty. W grze mamy w sumie 112 kart, z czego każdy z graczy otrzymuje jeden startowy bazar z 6 polami na żetony towarów. Na tych bazarach umieszczamy towary, które kupujemy, a następnie odsprzedajemy, zyskując w ten sposób złoto. 6 dóbr, każde po 6 sztuk, skóry, srebro, ryż, herbata, owoce, sukno. Jak już wspomniałem, w grze występuje 110 kart, których w trakcie rozgrywki gracze będą używać do różnych celów. Wśród tych 110 kart możemy wyróżnić 5 typów kart. Mamy więc małe magazyny o 3 miejscach na towary, które gracze będą wystawiać obok ich magazynu startowego. Dzięki temu zwiększą zdolność przechowywania towarów i w związku z tym zwiększy ich możliwość wymiany. Pierwszy magazyn kosztuje 6 sztuk złota, każdy kolejny 3.
największe ilości kart stanowią karty kontraktów. Kontrakty dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, które zawierają wszystkie surowce i tych, są to najdroższe kontrakty, dlatego że cena zakupu surowców wynosi 10 sztuk złota, natomiast sprzedajemy je 18. I karty surowców zawierające trzy rodzaje, jednego rodzaju lub różnych rodzajów surowców, i tutaj cena jest różna od 3 do 5 sztuk złota. Tak naprawdę gra nie byłaby tak ciekawa, gdyby nie trzy pozostałe rodzaje kart występujących w niej. Są to karty postaci, karty zwierząt i karty przedmiotów. Karty te nie mają żadnego kosztu, gdy gracz decyduje się zatrzymać kartę w swojej turze, zagrywają. Jedynie karty przedmiotów pozostają na stałe w rozgrywce po zagraniu. Każda z tych kart posiada opisaną, unikatową treść, dzięki której wykonujemy, korzystamy z specjalnych możliwości, możemy wykonywać dodatkowe akcje, dobierać karty, odrzucać karty przeciwnika, zyskiwać dodatkowe zasoby i tym podobne rzeczy. Okay. Podstawową walutą w grze są żetony złota, grudek złota. Duże żetony symbolizują 5 grudek, małe żetony 1 grudka. Jednocześnie są to punkty zwycięstwa. I dodatkowym elementem w liczbie 5 sztuk są żetony akcji, które pozwalają ustalić, ile gracz wykonał akcji w swojej turze. W grze jeszcze znajduje się zazwyczaj anglojęzyczna instrukcja zawierająca setup i dwie strony zasad plus krótkie przypomnienie najważniejszych podstawowych zasad w tej grze. Setup gry polega na tym, że każdy z graczy oczywiście dostaje bazar czy tam kram w swoim kolorze. Wszystkie te żetony, dóbr, które Gabriel pokazywał, powinny gdzieś tam być w zasięgu ręki. Gracz dobiera oczywiście 5 kart, tak zwaną rękę, z których będzie startował i dostaje 20 grudek złota. Dodatkowo oczywiście gracz, który będzie graczem rozpoczynającym, dostaje 5 żetonów akcji. I w zasadzie to jest całe przygotowanie. Deck powinien się gdzieś znajdować blisko graczy, żeby każdy, tak, obok graczy, żeby każdy swobodnie mógł w tego deku karty dobierać. I to jest w zasadzie całe przygotowanie do gry. Zasady oczywiście gry w Jumbo są bardzo proste. Gra składa się z kilkunastu, z kilkudziesięciu w zależności tur, a każda tura składa się z dwóch faz. Każdy gracz w swojej turze posiada 5 akcji. Akcje te może wykorzystać w następujący sposób. Może przeznaczyć akcję na dobranie karty. Jest to faza pierwsza. Może przeznaczyć wszystkie, jedną, dobiera kartę, ogląda ją i decyduje, czy chce ją zatrzymać, czy nie. Jeżeli chce ją zatrzymać, dokłada ją do ręki i następuje przejście do fazy drugiej, fazy zagrywania kart. Zagrywanie kart, oczywiście wykonując, przyjmując kartę do ręki po dobraniu, gracz oddaje przeciwnikowi żeton akcji. Faza zagrywania kart polega na wykładaniu kart i wprowadzaniu ich skutków w grze. W zależności od tego, jakie karty mamy na ręku, poza w zasadzie przedmiotami wszystkie karty zagrane trafiają na dek kart odrzuconych. Możemy zagrać maksymalnie 5 kart, czyli tyle, ile posiadamy akcji. Gracz może posiadać maksymalnie 3 przedmioty. Wyłożenie karty przedmiotu kosztuje jedną akcję. Skorzystanie z karty przedmiotu może nastąpić od razu po jego wyłożeniu, też kosztuje jedną akcję. Należy pamiętać, że z każdej karty przedmiotu można skorzystać w turze gracza tylko raz. Zasady Jumbo są bardzo proste, aczkolwiek dla takiego lepszego utrwalenia pokażemy Wam jedną turę gracza i kilka przykładowych kart i pokażemy, co one mogą wnieść do gry.
Zaczynam od dobierania karty. Należy pamiętać, że fazę tę można pominąć. Nie trzeba tego wykonywać. Po dobraniu karty zostają mi 4 akcje i decyduję się zagrać kartę kontraktu. Płacę 10 sztuk złota i umieszczam 6 surowców. Ponieważ zapełniłem cały hangar, bazar, przepraszam, muszę dopłacić 2 dodatkowe sztuki złota. To była moja druga akcja. W swojej trzeciej akcji zagrywam kolejną kartę kontraktów. Jak widzicie, jest to ta sama karta. Dzięki temu mogę dobra, które zgromadziłem, sprzedać, uzyskując 18 sztuk złota. To była moja trzecia akcja. W czwartej akcji korzystam z kociołka. Odrzucam 2 karty i dobieram 2 kolejne. W ostatniej swojej akcji decyduję się zagrać kartę zwierzęcia. Jest to gepard. Gepard. W przypadku geparda gracz przeciwnika decyduje, czy oddaje mi 2 sztuki złota, czy też pozwala mi dociągnąć 2 karty. Możesz dociągnąć 2 karty. Dzięki temu, zaczynając rękę z 5 kartami, kończę swoją turę z 5 kartami. Jak widzicie, w zasadzie zagrywanie umiejętnych kart, zarówno przedmiotów, kontraktów, jak i zwierząt, no może tutaj powodować, że mamy dobry start w kolejnej rundzie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie muszę wykorzystywać wszystkich swoich 5 akcji. W przypadku, kiedy zostaną po mojej stronie 2 żetony akcji, otrzymuję bonusowo sztukę złota. Dek składa się z 110 kart. Nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich, więc dla przykładu kilka kart pokażemy i omówimy. Pierwsza karta przedmiotu, mamy tu rynsztunek. Odrzut jedną kartę z ręki lub z włożonych kart przedmiotów. Może to być również karta rynsztunek. W zamian weź 2 sztuki złota z banku. Inna karta, karta zwierząt. Mamy tutaj papugę. Weź 1 żeton towaru twojego przeciwnika i włóż go na swoim straganie. Kolejna karta, karta postaci. Mamy najstarszy z rodu. Ty decydujesz, twój przeciwnik musi odrzucić karty z ręki, aby pozostały mu dokładnie 3, lub ty ciągniesz karty ze stosu, aż masz 5 na ręce. Gra kończy się w momencie, w którym jeden z graczy zgromadzi 60 grudek złota. Jego przeciwnik w tym momencie może wykonać swoją turę i następuje finalne podliczenie punktów zwycięstwa. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa grę. Zobaczyliście, jak wygląda Jumbo, więc teraz oczywiście clue tej naszej całej zabawy. Dyskusja na temat gry, więc pozwolicie, że sobie troszeczkę pogadamy, a wy to posłuchacie. Gabryś, no punkt pierwszy naszej listy oceny, no to jest, to są walory estetyczne, czyli wygląd. Co sądzisz na temat Jumbo? Jumbo jest naprawdę wykonane bardzo dobrze. Podoba mi się estetyka, kreska, karty są klimatyczne. Czuć tutaj, że po prostu jestem gdzieś w buszu, w dżungli, w zależności od sytuacji, jaka powstała w wyniku zagrania kart. Także no, bardzo mi się to podoba. No to się zgadza. No to ja tutaj dodam, że grafikę stworzył Michael Menzel. No to jest w zasadzie mój ulubiony grafik. No, znamy go z Filarów Ziemi, znamy go z Kuby, znamy go z Świat bez końca. W zasadzie no tak naprawdę, jeżeli lubicie gry z klimatem, no Jumbo jest klimatu... No jest full, tak. No wycieka ten klimat z pudełka tak po prostu. Jest. Mamy tu przedmioty, mamy tu zwierzęta, wszystko bardzo czytelnie, ładnie, że tak powiem, zilustrowane. Wszystko tworzy fajny klimat, czyli gra naprawdę pod względem estetycznych, walorach estetycznych, no to myślę, że to jest 10 na 10, czyli naprawdę bardzo fajny, bardzo fajnie skonstruowana, bardzo fajnie jakby wykonana, opisana, wykonana tak. Gra. Także tu jesteśmy zgodni.
Punkt następny no to jest złożoność zasad. Gadasz. Według mnie zasady są proste. To jest gra skierowana do każdego. Tak, znaczy, no, na pudełku mamy tu 13 lat. Tak, wiesz, no, ale... Nie. Oczywiście... Grałem z 7-letnim synem. Oczywiście w wersję ciut podrasowaną polskim tłumaczeniem, którą ty akurat posiadasz. Jest to naprawdę bardzo, bardzo gra... Łatwa, po prostu łatwa. Zasady da się wytłumaczyć w 5 minut. Karty, znajomość kart jest ważna, prawda? Ale dwie osoby, które siądą do tej gry, nieważne, czy są to osoby, które mają doświadczenie w grach planszowych, czy nie, spokojnie przegrają w te 40 minut tą rozgrywkę. Może dłużej troszeczkę, tak? Bo trzeba będzie te karty doczytać, tak? Nie, no oczywiście. Ale... To tu się zgodzę, że gra ma bardzo proste zasady. Zdecydowanie ona jest no, nawet dla początkujących w zasadzie. Aczkolwiek, no jak zwykle w grach karcianych, w grach, gdzie ten deck jest dosyć spory, wszystko leży w znajomości kart. Jeżeli ja bym grał z osobą, która nie zna tych kart, no to w zasadzie no, to nie, ma szans, bo tak naprawdę znajomość kart jest tu podstawowym tematem. Gra jest bardzo prosta, aczkolwiek myślę, że te pierwsze partie no, trzeba czytać, czytać karty głośno, pokazać jakie są możliwości, nawet przed partią sobie rozłożyć te karty, pokazać co dają przedmioty, co dają różne karty akcji, jakie są kontrakty, żebyśmy wiedzieli w zasadzie, no to gra jest taka uniwersalna. Zagrają ci, którzy zaczynają z planszówkami i ci tacy zaawansowani na pewno będą, no, znajdą tutaj przyjemność rozgrywki. Pokazywaliśmy wam karty, widzicie, karty mają te polskie tłumaczenie i tutaj w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że naprawdę podziękować wszystkim tym, którzy robią te instrukcje tak, no, za darmo, robią to z własnej pasji. Naprawdę wielkie, ogromne dziękuję. No dzięki temu możemy się cieszyć, tak powiem. Ja mogę dzięki temu zagrać swoim 7-letnim synem, tak? No bo w przypadku angielskiej wersji on by nie mógł się tłumaczyć sobie i grałby jednoosobowo. Jest mnóstwo osób, które piszą różne pomoce, instrukcje. Naprawdę dziękujemy, prosimy o więcej. Fajna sprawa. Także w imieniu swoim, Gabrysia, w imieniu tej społeczności planszówkowej dziękujemy. Na pewno Płocki, tak, i prosimy o jeszcze. Także Jumbo jest tym dobrym przykładem, że można te karty podrasować i naprawdę cieszyć się. One są w koszulkach, także tutaj myślę, że niewiele tracą, jeżeli chodzi o koszulki. Generalnie nie widać różnicy żadnej. Dokładnie. No cóż, no, następny punkt, którym chcielibyśmy mówić, to jest skalowanie. No tutaj w tym przypadku nie ma. To będzie krótka ocena, tak naprawdę jest gra dwuosobowa, więc... Nie ma o czym mówić. Tyle tego, tak. Jeżeli chodzi o no, grywalność, to jest gra, która chyba można powiedzieć, że to jest taka topowa gra, którą ma niesamowitą grywalność, tak? Jest. Każda partia jest inna. Graliśmy tych partii... Kilkadziesiąt graliśmy i nie było takiej partii. Nie było, żeby się powtarzało. To są różne scenariusze, ta gra pisze różne scenariusze. Grywalność jest niesamowita. To jest ta siła, klimat i grywalność to jest siła tej gry. Chyba tak tutaj... Największa. Grywalność jest zawdzięczona temu, że jest wspólny deck i to powoduje... To jest dość duży, tak? Bo to jest 110 kart do użytku. Dokładnie. I to powoduje, że no, układ tych kart za każdym razem jest... Już nie chcę mi się nawet liczyć, ile byłoby tam możliwych kombinacji, ale jest, no jest, ogromna jest. Liczba. Jest, także... to się zgadza. To jeżeli chodzi o... No i tutaj w zasadzie... To jest największa słabość tej gry. No tak, tak mówimy o tych wszystkich plusach. No tutaj jakbyśmy tak mieli to podsumować, to no niestety też tym minusem, tym największym zarzutem w stosunku do tej gry, no to jest ta losowość, tak? Wspólny deck. Te karty dociągane są przez graczy. No, losowość powoduje, że czasami jeden z graczy może mieć słabe karty. No, ostatni scenariusz, nasza wspólna rozgrywka. No, 1/3 tak, deku miałem takie beznadziejne karty. Tak, ale w konsekwencji był remis. To też jest inna sytuacja. Jeżeli mamy dobre karty i czy te karty potrafimy wykorzystać umiejętnie, tak? Bo oczywiście może być tak, że mamy dobre karty i zagrywamy nieumiejętnie i tak naprawdę inwestujemy, kupujemy, te kontrakty nam nie podchodzą, nie inwestujemy w przedmioty. No to w zasadzie to tak naprawdę tutaj no, ta losowość, ale wydaje mi się, że losowość jest tu chyba największym mankamentem, aczkolwiek losowość jest tutaj tak okiełznana, ona jest na tyle, można powiedzieć, taka przyjazna, że
jakbyśmy wyeliminowali tę losowość w tej podstawce, to chyba to byłaby inna gra. Zupełnie inna i wcale niekoniecznie lepsza. Dokładnie. Także losowość jest tutaj wyważona. Myślę, że ta gra jest naprawdę przemyślana. Dorn naprawdę zrobił grę, która łączy grę dla początkujących, dla zaawansowanych i losowość naprawdę tutaj, losowość naprawdę nie jest zła. Naprawdę w niektórych grach jest wręcz wskazana i Jumbo to jest właśnie... Taka gra, gdzie ta losowość odgrywa pozytywną rolę. Tak, dokładnie. Także mi w tym wypadku ta losowość totalnie nie przeszkadza. Oczywiście przekonuję się do gier, które mają ograniczoną losowość, ale tak naprawdę Jumbo by nie było Jumbem, jeżeli by miało taką... Żeby ją tej losowości pozbawić. Tak, tak jest. No dokładnie. Oczywiście tam są rozszerzenia, dodatki, które zmieniają troszeczkę tę losowość, ale my się tak na dobrą sprawę zagrywamy się podstawkę z pasją. Gabyś, no taka ocena podsumowująca, można powiedzieć, jakbyśmy to mieli ocenić. W skali naszej BGG, jakbyś to ocenił? No według mnie jest to produkt bardzo dobry. Ja bym to ocenił na jakieś 8, tak? Takie znaczy, solidne 8. No tu w zasadzie jesteśmy tam zgodni, pół punktu w to, pół punktu w plus, tam, minus, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o Jumbo, to trzeba powiedzieć, że to jest jedna z lepszych gier, znaczy dwuosobowych, tak? Ekonomicznych. Naprawdę gra, która, tak jak mówi, powiedzieliśmy, i dla początkujących, i dla zaawansowanych. Gra bardzo estetyczna, z klimatem, bardzo dobrze przemyślana, ekonomiczna. No, 8 to jest naprawdę solidna ocena i w zasadzie myślę, że nasza rekomendacja nazwiska autora Dorna tutaj mówi o tym, żeby tę grę spróbować, pochylić się na nią, przewertować sklepy internetowe. Myślę, że to jest... Są dobrze wydane po prostu pieniądze. Dokładnie. Znaczy to nie, was nie schodzi, że to jest małe pudełeczko i będziecie się nudzili. Osoby, które grają dwuosobowo często, powinniście mieć tę grę w swojej kolekcji. Tak, zdecydowanie tak. To jest taki wirus. Tym osobom, którym pokazaliśmy tę grę, tak naprawdę od razu kupiły tak. I w zasadzie grają i mówią, że fajna gra, nie wiedzieliśmy, nie słyszeliśmy, zagraliśmy i tak naprawdę gramy. Sam fakt, że my jak się spotkamy od dobrego pół roku, tak sobie czasem w tygodniu, to obowiązkowo Jumbo musi być. Jumbo tak? Jest albo kończącym tematem, albo początkującym. No czasami były takie rozgrywki, że tylko w Jumbo żeśmy grali przy 4 partie. Albo kończymy, albo zaczynamy, więc tak by to wyglądało. No cóż możemy jeszcze powiedzieć o Jumbo? No, tak naprawdę grę rekomendujemy, grę lubimy, grę przegraliśmy. Gra ma w zasadzie same plusy, tak. I... No tutaj minusik, nazwijmy to losowość, ale to jest taka... Taki... W cudzysłowie minusik, taki, on tak naprawdę nie przeszkadza. Taki wkomponowany wtedy, tak powiem, w grę. Więc rekomendujemy tę grę, spróbujcie, zagrajcie. Myślę, że gra wam się na pewno spodoba. To ręczę oczywiście. I cóż, Gabryś, no chyba pierwszy odcinek mamy... Z sobą. Tak. Po grudzie. Po grudzie. Dobrzyliśmy do końca. Dobiliśmy do brzegu. Słuchajcie, no czekamy na wasze oceny, na opinie. Bardziej... Oceniajcie nie. Gabriela, bo tak naprawdę ja już dostałem swoje, więc nie, tak naprawdę. Ty dostałeś, ja mam też dostać. Czy taka formuła wam odpowiada? Zajrzyjcie na Facebook, tam też od czasu do czasu jakieś tam artykuły się pojawiają. Oczywiście liczymy na wasze komentarze, liczymy na waszą konstruktywną krytykę. Myślę, że tych odcinków pojawi się więcej. Oczywiście nie liczcie, że będzie to 5 miesięcy, bo niestety... No, nie wydolimy czasowo. To niestety robimy to tak naprawdę w wolnych chwilach, kosztem rodziny. Gabrysiowi się powiększyła rodzina, moja rodzina dorasta. Ale też nie jest jeszcze taka zbyt duża. Niedługo zagra w pierwszą swoją grę planszową, więc no niestety no, czas tu jest ten największym mankamentem. Ale myślę, że... Żeby recenzować, też musimy pograć. Tak, najpierw gramy, zbieramy siły i... Dopiero recenzujemy. Recenzujemy, także nie recenzujemy gry po dwóch partiach. Takich gier nie mamy. Nie będziemy mieli takich gier. Po 20, po 15 i owszem, możemy zagrać i powiedzieć. Albo więcej. Możemy wtedy powiedzieć i zagrać. Słuchajcie, no chyba tyle. Chyba tyle, jeżeli chodzi o kolejny podcast, to był tam. 40 który. Tak, też nie liczymy.
w stosunku do takiego naszego konkurencyjnego podcastu jesteśmy gdzieś na ogonie, ale to nie jest istotne. Mam nadzieję, że od czasu do czasu będziecie zaglądali, oglądali. Wpadajcie do Na Planszolandii, oglądajcie to, co już było, to, co ja popełniłem. Myślę, że będzie więcej teraz wspólnych po prostu. Także dziękuję Wam za uwagę. Gabriel Szala. Marek Wysocki. Dziękujemy, zapraszamy, krytykujcie, piszcie, wysyłajcie maile. Już niebawem pojawi się, no oczywiście, jeżeli nas przyjmiecie, miło. Pojawi się nowy odcinek. Jeżeli nie, to niestety. To nie wiadomo, kiedy będzie następny. Nie wiadomo. Najlepszego. Najlepszego. Cześć.